Michał, czy już powinienem wziąć, kiedy mój testosteron jest na przykład na poziomie, nie wiem, 350 czy 400? Testosteron zwiększony ponad normę będzie skutkował lepszym budowaniem masy mięśniowej, siły i tak dalej, lepszej regeneracji. Słuchajcie, bikiniary i trenerzy dziewczyn z bikini podają... Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogadajmy o... Michał Karbowski, Radek Słodkiewicz, a dzisiaj nadajemy z Holandii i jesteśmy tutaj dzisiaj, aby pogadać o bardzo ważnym temacie, o najważniejszym męskim hormonie, ale nie tylko męskim, a mianowicie o testosteronie. Słuchajcie, testosteron jest wydzielany przez komórki Leydiga w jądrach na skutek działania hormonu LH. Tak jak mówię, u facetów to głównie jądra, natomiast u kobiet również jest wydzielany testosteron poprzez jajniki, w ciąży również przez łożysko i można powiedzieć, że jest równie ważny dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Także mimo tego, że nie ma ich oczywiście, nie mają kobiety tak dużo testosteronu jak mężczyźni, to jest on również dla nich bardzo ważny. Dlatego systematyczne sprawdzanie poziomu testosteronu nie dotyczy tylko i wyłącznie mężczyzn, ale również kobiet. Ale zanim dojdziemy do badań, zanim przejdziemy do takich szczegółów, to chciałbym, żebyśmy poruszyli kwestie związane z wykorzystaniem testosteronu syntetycznego przez kulturystów, niekulturystów, przez osoby normalne, bo myślę, że to Was najbardziej interesuje. Czy w ogóle trzeba, warto, nie warto? Powiedz mi, o co myślisz. Znaczy generalnie w ogóle pamiętajcie, że ten program jest programem, w którym odpowiadamy na Wasze pytania i takie pytania oczywiście pojawiały się w komentarzach, żebyśmy poświęcili jeden odcinek stricte właśnie testosteronowi. A odnosząc się tutaj do tego, co Radek wspomniał i o co zapytał, więc generalnie testosteron wiadomo, że jest produkowany, tak jak powiedział, przez nasz organizm i suplementowanie go jako leku oczywiście ma sens w momentach, kiedy są jego niedobory. Kiedy organizm po prostu sobie z tym nie radzi. Nie radzi, nie produkuje wystarczającej ilości do tego, żeby zachodziła powiedzmy homeostaza w organizmie, czyli na skutek oczywiście wydzielania hormonu. Wszystkie inne parametry hormonalne są w normie i dzięki temu nasze organizmy funkcjonują optymalnie. Natomiast tak jak tutaj wspomniałem, jeżeli są niedobory, to oczywiście trzeba go przyjmować pod kontrolą lekarską, ale najpierw trzeba oczywiście udać się na pobranie krwi i oznaczyć hormony z surowicy krwi, zarówno testosteronu związanego, jak i wolnego, ale też estradiolu, bo to jest też ważne, żeby wiedzieć, jakie są poziomy poszczególnych hormonów, bo nawet mając bardzo niski testosteron, być może jest tak, że ten organizm, wasz organizm właśnie w taki sposób funkcjonuje, że ten testosteron... Najważniejsze są jakby proporcje, czyli można powiedzieć tak, ja tak zawsze też mówię, już kiedyś wam też mówiłem, że ja polecam robić badania nie tylko wtedy, jak jest źle, jak się źle czujecie i nie macie, nie wiem, mocy, chęci do życia, ale właśnie wtedy, kiedy czujecie się najlepiej. Żeby sobie sprawdzić, na jakim poziomie wasze hormony, na jakich proporcjach wasze hormony są. I rzadko się zdarza, że ktoś, kto bardzo dobrze się czuje, robi postępy na siłowni, mówimy tu cały czas o osobie trenującej naturalnie, ma w górnych widełkach testosteron, czy jeszcze rzadziej się zdarza, żeby miał poziom na przykład tego hormonu, o którym powiedziałem na początku, LH, w górnych widełkach. Więc wcale nie trzeba dążyć na przykład w czasie odbloku do maksymalnych wyników, jeżeli takich wyników nie było na samym początku. Dlatego zanim zdecydujecie się na jakieś wspomaganie testosteronem, czy w ogóle jakimiś tam innymi sterydami, to sprawdźcie poziom waszych hormonów teraz, kiedy się czujecie dobrze, kiedy jesteście naturalami, żeby ewentualnie wiedzieć, do czego wracać po kuracji. No i oczywiście bardzo ważnym aspektem całej terapii, można powiedzieć hormonalnej, testosteronem jest to, żeby też oznaczać inne hormony, żeby wiedzieć, że na wpływ na przykład poziomu testosteronu ma również wpływ waszego życia, waszej diety, aktywności fizycznej, stresu, jak i różnych na przykład witamin, omega-3 czy witamina D3, OH25, którą właśnie w ten sposób się oznacza z surowicy, bo bardzo często zdarza się tak, że ten testosteron po prostu jest gdzieś tam niski,
blisko, czy wasze złe samopoczucie wynika z tego, że zbyt mało innych witamin czy innych rzeczy sobie podajecie, suplementujecie, aby właśnie optymalizować wasze samopoczucie. I tutaj myślę, to też sprawia, że często ten testosteron jest bardzo niski u osób trenujących naturalnie, to oczywiście olbrzymi wysiłek, zbyt duży wysiłek, tak, zbyt długotrwały wysiłek fizyczny, czyli na przykład, nie wiem, dużo siłowni, dużo kardio i restrykcyjna dieta. Oczywiście. Więc to jest czasami powodem tego, dlaczego ten testosteron jest tak bardzo niski. Oczywiście pamiętajcie, że zarówno za wysoki poziom testosteronu wynikający ze stosowania środków dopingujących, jak i zbyt niski poziom testosteronu jest szkodliwy. Dlatego ja nie jestem przeciwnikiem stosowania takich rzeczy w żaden sposób. Natomiast oczywiście nie namawiam też nikogo do tego, żeby na własną rękę coś takiego robił. Natomiast niewątpliwie w pewnych przypadkach ten niski poziom testosteronu powinien być wyrównywany, podniesiony poprzez właśnie farmaceutyki. Dokładnie, ale farmaceutyki przyjmowane oczywiście pod kontrolą lekarską, bo często zdarza się takie, nawet słyszę na siłowniach, czy bardzo dużo osób do mnie pisze z zapytaniem: Michał, czy już powinienem wziąć, kiedy mój testosteron jest na przykład na poziomie, nie wiem, 350 czy 400, bo jest to generalnie no, jedna z niższych w ogóle granic, jakie testosteron ma. I ja zawsze odpowiadam to samo. Najpierw musisz oczywiście oznaczyć inne hormony i pójść do dobrego androloga, ale dobrego androloga, nie takiego, wiecie, pierwszego, lepszego, bo oczywiście są lekarze i lekarze. I pod jego kontrolą przyjmować odpowiednie dawki i to wcale niekoniecznie testosteronu, bo bywa tak, że ta hormonalna terapia zaczyna się na przykład od podawania zupełnie innego środka. Tak, na przykład właśnie lepsze wydzielanie LH. LH, dokładnie, czyli na przykład HCG w odpowiednich ilościach. Czyli klomid. Klomid, dokładnie. Które będą powodowały, że nasz organizm jest zmuszony właśnie do takiej, można powiedzieć, samoistnej produkcji czy nadprodukcji trochę tego leżącego w dolnych granicach czy w niedoborach w ogóle hormonalnych tego testosteronu. I właśnie to jest, chcieliśmy tutaj wytłumaczyć, bo bardzo wiele osób właśnie popełnia ten błąd, że bardzo często na własną rękę próbują coś przyjmować, a potem dzieje się tak, że niestety tego testosteronu jest bardzo dużo w tym organizmie, przekracza on bardzo mocno górne granice, zwiększa się oczywiście wtedy hematokryt, hemoglobina, wzrasta estradiol, który oczywiście negatywnie wpływa na gromadzenie się wody i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście wraz z, można powiedzieć, sprzyjaniem anabolicznym, bo chodzi tutaj głównie o budowanie masy mięśniowej, no wzrasta też szereg skutków ubocznych, czyli tak jak powiedziałem właśnie nagromadzenie się większej ilości wody, ale co więcej, później oczywiście wzrasta prolaktyna i to jest takie trochę błędne koło, bo na własną rękę później z kolei próbujecie przyjmować Dostinex albo jakieś inne antyestrogeny, znowu zbijacie coś do poziomu bardzo niskiego i znowu jest rozpierniczone samopoczucie. I mimo tego, że ten testosteron jest bardzo wysoko, niestety wasz organizm nie funkcjonuje tak, jakbyście tego chcieli. Dokładnie. Oczywiście to wszystko dotyczy tych osób, które by chciały wykorzystać testosteron w celach takich, jakby można powiedzieć, poprawy, jak powiem, zdrowia i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy oczywiście o kulturystyce, o stosowaniu testosteronu w dopingu jako środku zwiększającym masę mięśniową, siłę, no to wiadomo, nie ma się co oszukiwać. On jest również stosowany. Jasne. Jest stosowany w dużo większych dawkach niż dawki takie, które polecają lekarze, czy chociażby w takich dawkach, które dają nam możliwości jakby trzymania się w tych widełkach takich, że tak powiem, fizjologicznych. Więc wiadomo, że testosteron zwiększony ponad normę będzie skutkował lepszym budowaniem masy mięśniowej, siły i tak dalej, lepszej regeneracji, ale też to, co już wspomniał Michał, też trzeba się zastanowić, czy jesteście na to gotowi, czy to jest waszym celem, bo niestety wiadomo, że zawsze ponad normalny poziom testosteronu będzie wiązał się z jakimiś tam skutkami ubocznymi, z którymi oczywiście kulturyści walczą cały czas, ale oczywiście, im jest większa świadomość tego postępowania, tym jest oczywiście, można powiedzieć, mniejsze skutki uboczne. Więc jeżeli ktoś robi to zupełnie na pałę, gdzieś tam sugerując się tylko tym, co gdzieś tam koledzy robią czy coś, no to myślę, że nie tędy droga. Warto byłoby ewentualnie, jeżeli już się na taki krok decydujecie i chcecie gdzieś tą masę mięśniową ogromną zbudować i tak dalej, zaczerpnąć
więcej wiedzy. Nie sugerować się tylko tym, że kolega bierze tyle czy tyle, to też będę dobrał. No i pamiętajcie też, że w trakcie cyklu testosteronem no też należy sobie robić badania profilaktyczne, właśnie sprawdzać hemoglobinę, hematokryt, estradiol, prolaktynę. Nie warto oczywiście robić wtedy ani LH, ani FSH, no bo wiadomo, że to będzie leżało. I to jest szkoda pieniędzy waszych wydanych na takie badania. I oczywiście się nie przyjmujcie, bo często się na przykład tam spotykam, że ktoś mówi, kurde, mam LH 0, co tu zrobić, jak dalej. Nie? No, to jest normalne, przy kuracji testosteronem, tak. Kiedy on jest bardzo wysoko. Jeżeli podajecie z zewnątrz, to wiadomo, że ten hormon jest hamowany, no bo on jakby nie musi już stymulować tych jąder do produkcji testosteronu, bo ten testosteron już jest. Więc to jest jakby normalna sprawa. A jak jest podwyższony LH, to może to świadczyć o jakiejś chorobie, jakimś problemie. Więc generalnie, jeśli coś takiego komuś wyszło, że bijąc testosteron, nie 500 mg tygodniowo, LH jest w górnych widełkach, no to znaczy, że coś się dzieje. Że coś się dzieje, tak. No i teraz co, porozmawiamy chwilę o estrach testosteronu i o tym, czy na przykład w trakcie kuracji, nie wiem, jakimś enantatem czy propionatem warto zmieniać co 6, co 8 tygodni, bo tak często gdzieś tam się mówi w kuluarach internetowych, że trzeba zmienić estry testosteronu, żeby były postępy dalej. No generalnie testosteron to testosteron. Estr to jest tylko coś takiego, co pozwala wam albo częściej stosować ten testosteron, albo po prostu rzadziej. I bardziej mieć kontrolę nad tym, co się dzieje hormonalnie, albo mniej. Mowa tutaj na przykład o takich środkach jak Sustanon czy Onnadren, bo tam są cztery estry testosteronu, od bardzo szybko działającego do bardzo długo działającego. I ja osobiście uważam, że nie jest to najlepszy wybór, bo niestety jakby te wahania hormonów mają później też wpływ na to, co się dzieje z innymi hormonami. Także ja uważam, że akurat ten środek nie jest najlepszym wyborem. Oczywiście, wszystko też zależy znowu od tego, co chcemy osiągnąć. Celu, oczywiście. No bo wiadomo, jeżeli robimy to i chcemy mieć jak najbardziej stabilny poziom testosteronu, to wiadomo, że te długie estry, jak właśnie enantat czy cypionat, dają najlepszą kontrolę nad tym poziomem testosteronu. Natomiast często w kulturystyce stosuje się miksy długich i krótkich estrów po to, żeby podbić właśnie i wykorzystać takie maksymalnie duże uderzenie, że tak powiem, testosteronu. Szczególnie na początkach kuracji albo jeżeli gdzieś tam chcemy przełamać i jakby zwiększyć ten poziom testosteronu, to wtedy faktycznie takie miksy testosteronów albo dodatek na przykład krótkiego estru propionatu na przykład do używanego enantatu może spowodować jakby taki delikatny skok i łatwe wejście na wyższy poziom. Ale to jest oczywiście, tak jak powiedzieliśmy na początku, zabawa dla zawodników i dla osób, które się na tym zdają, znają, nie powinno się w ten sposób kombinować, więc jeżeli ktoś w ogóle zaczyna przygodę ze sterydami, to też ja przynajmniej uważam, że jeżeli chodzi o ogólnie zabawę ze środkami dopingującymi, to testosteron jest jakby nie było najbezpieczniejszym początkiem tej przygody, bo jest to po prostu nasz naturalny hormon. I oczywiście też powinniśmy zaczynać z jakąś tam minimalną dawką, po to, żeby zobaczyć, co się dzieje. Pamiętajcie, że zawsze można tą dawkę zwiększyć, natomiast w drugą stronę jest to działanie o wiele gorsze. No tak, bo zajmuje to dużo więcej czasu też, nie? A wiadomo, że system obronny organizmu też jest taki, że jak spada nam dość wysoka dawka krążąca w surowicy krwi tego testosteronu, no to być może też znacznie nam później wzrastać estradiol, nie? Bo tak. To jakby po prostu tworzy się bałagan hormonalny. Właśnie, dlatego warto sprawdzać również inne hormony, szczególnie jeżeli bierzecie testosteron. Tak jak powiedział Michał, estradiol, warto SHGB sprawdzać. To jest takie białko wiążące, które jakby ma duży wpływ. Które ma wpływ na ten wolny, taki można powiedzieć aktywny testosteron, więc jest to też oczywiście bardzo ważna sprawa. Też pamiętajcie, że to co powiedzieliśmy wcześniej, że ten estrogen skacze bardzo mocno w górę od testosteronu. Pamiętajcie, że on jest również bardzo potrzebny. To nie jest tak, i to też jest oczywiście błędem, też poczytajcie o tym więcej, jeżeli będziecie chcieli coś takiego robić. Nie jest wcale prawdą, że estradiol powinien być zawsze zbijany do widełek tych takich fizjologicznych. Słuchajcie, jeżeli macie pięciokrotnie przekroczony poziom testosteronu, to organizm stara się wyrównać proporcje. I często jest tak, że podwyższony poziom estradiolu daje nam lepsze samopoczucie, lepsze funkcjonowanie, niż gdybyśmy go zbili
czy do podłogi, czy chociażby do tych wartości takich, że tak powiem, widełkowych. Więc nie jest wcale tak, że te estro musi być zbijane. Oczywiście, ja to zawsze mówię, że tak powiem, podopiecznym, jeżeli wszystko jest dobrze, nie ma żadnych skutków ubocznych i tak dalej, to nie ruszać tego estradiolu. Sam, jak tam kiedyś startowałem, miałem często estradiol na poziomie 300 na przykład i się czułem wtedy najlepiej. Wiadomo, że zbyt niskie estro to również gorsza praca stawów, obniżenie IGF-1, czyli można powiedzieć, że jest to troszeczkę mniej anaboliczny stan dla budowania mięśni, więc jeżeli nie ma żadnych skutków ubocznych, nie wiem, nie rosną wam cycki, nie macie jakichś problemów, jak to się mówi, z samopoczuciem, nie płaczecie na filmach i tak dalej, to możecie przeczekać i niekoniecznie zbijać to estro. A jeśli płaczecie, to warto też badać prolaktynę, która być może wystrzeliła w górę i jest po prostu bardzo, bardzo wysoko. Prolaktyna również nie idzie w górę tylko i wyłącznie od nandrolonów, ale również od zbyt wysokiego estra może to powodować również wzrost prolaktyny. A tu jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz, o której Radek wspominał, że zbijanie estro nawet do zera w ogóle jest najgorszym pomysłem chyba ever, bo co z tego, że wy macie bardzo wysoki testosteron, jak nie ma to przełożenia właśnie na taki anabolizm, na budowanie masy, czy budowanie w ogóle mięśni. Jeżeli to estro jest bardzo niskie, to jest, tak jak Radek mówił już wcześniej, bardzo złe samopoczucie, narażenie się na częste kontuzje, bo dostają bardzo mocno stawy, ale też wasza, można powiedzieć, kondycja seksualna będzie bardzo zaburzona. Mimo tego, że macie bardzo duży popęd, no to niestety ten stosunek być może będzie trwał 30 albo 20 sekund, no bo kondycja... A czasami ten popęd jest bardzo słaby. Bardzo słaby, dokładnie. Estrogenie. Mimo tego, że testosteron może być wybombany w kosmos. Także to bardziej zależy tutaj, jakby można powiedzieć, proporcji między tymi hormonami, niż sam po prostu wysoki testosteron. Czyli wracamy generalnie do tego, co powiedzieliśmy na początku, że najważniejsza jest proporcja między testosteronem a estradiolem, a nie sam wynik finalny samego testosteronu. Słuchajcie, ja bym jeszcze chciał powiedzieć na końcu jedną najważniejszą rzecz, jaką z tego, można, że tak powiem, wyciągnąć, jeszcze najważniejszą. Ostatnio spotykam się, że bikiniary i trenerzy dziewczyn z bikini podają nałogowo, można powiedzieć, bikiniarom, dziewczynom, które nie są w ogóle jakimś, nie wiem, olbrzymimi, ich nie mają masy, nie jest tak w ogóle jest ten, nie podają testosteron. Krótki testosteron w bardzo małych dawkach. Słuchajcie, na pewno najgorszym środkiem, jaki może sobie kobieta zaaplikować, to jest właśnie męski testosteron. Tak jak powiedzieliśmy, kobiety również produkują testosteron, ale to są naprawdę minimalne ilości. Podawanie dużych dawek z zewnątrz będzie powodowało cały szereg, że tak powiem, efektów ubocznych i będzie upodabniało tą kobietę niestety do mężczyzny. Więc najgorszą sprawą, jeżeli macie trenera, który wam daje chociażby, nie wiem, propiona, tak jak widziałem kilka rozpisek, propiona na przykład 25 mg co drugi dzień i tak dalej, to od razu zmieniajcie tego trenera. Absolutnie żadnego testosteronu dla kobiet. Dokładnie. Myślę, że tym takim apelem do dziewczyn, które chcą startować w zawodach bikini fitness, czy w ogóle myślą o tym w przyszłości, zakończymy nasz odcinek o testosteronie. Oczywiście zapraszamy do subskrypcji kanału. Włączcie sobie powiadomienia też o nowych filmikach, bo w każdą niedzielę i w każdy czwartek nowy materiał na naszym kanale SFD. Myślę, jak dotąd było ciekawie, a będzie jeszcze ciekawiej. Także czekamy na wasze też komentarze, jakie tematy mamy poruszać w kolejnych filmikach. Pozdrawiamy. Do następnego. Do następnego.